Cześć, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam was do oglądania fabuły Monster Hunter World. Główna ścieżka fabularna prowadzi nas do przewodniczki. Mamy sporo wykrzykników na mapie. Skład zaopatrzenia, zbrojownia. Idziemy do przewodniczki. Najpierw zjemy. Umisek zdrowia, atak średni. Porozmawiamy z przewodniczką. Zobaczymy, co będzie dalej. Bon appetit. Przewodniczka, przed wyruszeniem do nowego świata powiedziałam ojcu i dziadkowi, napiszę książkę o kuchni nowego świata. Odnajdę i skataloguję każdy owoc, każdy orzech i każdą przyprawę, jaka tam jest. Uśmiali się, pokiwali głowami i powiedzieli, a przy okazji spróbuj się dowiedzieć, o co chodzi z migracją starszych. Kiedy więc usłyszę emocjonującą opowieść o tym, co sprowadza tu ciebie, no już umieram z ciekawości. Poważnie, o co chodzi? O sławę, bogactwa, chwałę łowów, piratów, zabójców, kogoś szczególnego? Nie wiem, o jedzenie? Chodzi o jedzenie, tak? Wiem, że to nieodpowiednia chwila, ale kiedyś usiądziemy przy wielkim posiłku i mocnym trunku i wszystko mi opowiesz. Dobra, jesteś gotów sprawić kąpiel temu starszemu smokowi? Nasze balisty i działa najwyżej rozdrażniły Zora Magdarosa niemal jak hałaśliwy rój owadów. Ale dowódca mówi, że właśnie tego nam trzeba. Nikt nie lubi mieć do czynienia z hałaśliwym marojem czegokolwiek, na pewno potwory wyglądające jak chodzące wulkany też nie. Wystarczy wskazać Zorahowi miłą, spokojną, bezstresową ścieżkę zamiast tej hałaśliwym rojem. Musimy wszyscy się przyłożyć, ale damy radę. Będziemy największym, najbardziej uciążliwym utrapieniem, jakie napotkał ten Sagan Lawy. Kolosalne zadania. Przyjmiemy. Zjedzona, pogadana. Czekamy, aż misja się wgra i Gargamel z Klakierem mogą ruszać na podbój Zora Magdarosa. Lecimy po raz kolejny na Zora Magdarosa. Tym razem musimy go
na właściwą ścieżkę przesunąć, tak żeby jego wybuch nie zabił całego nowego świata. Wybuchnie jak bomba nuklearna. Chcemy go przesunąć aż do oceanu, morza, tak żeby tam wybuchł. Subterranean channel Zora Magdaros is using continue deep underground. We'll have one shot to divert it here when it surfaces. If we let it slip by, it's out of our reach forever. That's why I'm breaking out the big guns. Dragonator. This is the Dragonator. We'll use it to drive Zora back and divert it out into the open sea. The target will be coming at us full tilt. So your job is to wear it down and try to keep it in check. Be relentless. Are we clear here? Very good, right. Yes, sir. One more thing. Nergigante is bound to show up to try to make a mess of this. If it gets in our way, it's up to you to stop it. This whole operation rides on how well you do that. We can do this. Pewnie, że nam się uda, dowódco. Signal us if you spot any trouble. Coming. Move out! Sir! Use everything at your disposal. I want eyes everywhere. Fight hard and stay smart. Hunters, we need to weaken Zora Magdaros enough to capture it. Once you're on its back, give all you've got. Destroy the cores to weaken it. We'll try dropping some of those stalactites on it. We've rigged the stalactites with gunpowder. Use your slinger to blast them loose. You can do it. Proceed with caution. Okay, we're on Zora's shell. Destroy the magma cores to weaken Zora Magdaros. The success of the whole operation comes down to how much we manage to weaken the target. Na mapie mamy. Magma core located. Jądra magmowe, które musimy rozwalić. Możemy się wspomóc ziarnem mocy, tak żebyśmy więcej uderzali z większą siłą. Pierwszy. Something's happening to its shell. The flow of magma is changing. Rozwalone. All right.
teraz musimy polecieć do kolejnego. Dobra, szukam następnego. Tutaj jest kolejny. Walka z Zora Magdarosem nie należy do najbardziej ekscytujących, ale nie spotkamy go już raczej. Wracamy do trzeciego. Musimy się poturlać trochę. Przyleciał Nergigante namieszać. Ale my musimy zająć się jeszcze tym rdzeniem. Z tej strony będzie lepiej. Trzy razy wystarczy się turlać. I wówczas nie będziemy już pod wpływem ognia. Teraz idziemy do Nergiganta.
Już słychać muzyczkę na Gigante. Ja najpierw bym chciał się dostać do tego na Nergusia. To nie tędy droga. Tędy też nie. Straszny labirynt tu jest. Dowódco. Może beze mnie go zabiją. Albo spowodują, że odleci. Teraz tylko musimy poczekać aż... aż dojdziemy do... przystani. Zobaczmy, jak zostawia po sobie kupę kamieni lawowych, tylko to sobie trochę pobiegamy. No jesteśmy znowu przy tym jądrze magmowym. A teraz musimy załadować armaty i strzelać. Dopóki nie odeprzemy ataku Zora Magdarosa.
Kotek strzela. Kocie, ładuj armatę, a nie. Po armacie. A jeszcze te ptaszydła będą przeszkadzać. Mamy też tutaj pomocników. Możemy przesuwać te armaty. Spokojnie, dowódco, damy radę. To tylko Zora Magdalu. Tu na dole też mamy. Mamy tutaj Dragonator. Ładujemy armaty, ile tylko możemy. No dobrze, zaraz go osłabimy. Zora Magdalu został zepchnięty. Przewodniczka jest naprawdę niesamowita.
Nawet w tym nie uczestniczyła. Nowy świat został uratowany. Zora Magda Rose wybuchnął w oceanie. Grandfather? So, ready to go home? Teraz dostaliśmy kwit, pochwała. Wracamy do Astery. Sprawdźmy ogródek. Główny botanik. Mam nadzieję, że gdzieś tam w morzu Zora Magda rozśpi teraz spokojnym snem. Być może za kilkaset lat powstanie tu dzięki tego odejściu zupełnie nowy ekosystem. To co, przyszedłeś tu, żeby sobie tylko pogadać? Zbierz plom. Dzięki nawożeniu będziemy otrzymywać więcej. Pójdę sprawdzić, czy mogę broń ulepszyć. Kapitan drugiej floty. Cały ten pośpiech związany z przygotowaniami przed operacją złapania Zoraha dał się we znaki moim starym kościom. Co będziemy tym razem wyklepywać młotkiem? Będziemy ulepszać. Broń. Sprawdzimy, czy możemy mieć więcej modyfikacji teraz. Możemy. Tłumik odrzutu dodamy. Dobrze, drodzy łowcy. W następnym odcinku porozmawiamy sobie ze wszystkimi zaznaczonymi na mapie wykrzyknikami, a na końcu z przewodniczką. Zobaczymy, co ma mądrego do powiedzenia i będziemy kontynuować przygodę fabularną Monster Hunter World. A w tym odcinku to by było wszystko. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam was serdecznie.